pierwszy w historii Federacji Fight Exclusive Night Freak Fightu, Bartosz Brzeziński. Bartosz, witamy. Mówi się, że z reguły pierwszy raz jest bolesny. To jest twój debiut na zawodowym oktagonie. Jak forma? Witam wszystkich. Tak, to jest mój debiut i no, co mogę ci powiedzieć, bierzesz? Przed wielką publicznością występowałem na wielu halach, koncertach. No co, stres na pewno jest, każdy ma ten stres, kto go nie ma, to nie wiem, chyba udaje i tyle. No, ja jestem gotowy, Aro pewnie też i ja, wiesz, nie do końca cały czas będę uważał, że to jest freak fight. Wydaje mi się, że ta walka może nawet zrobić, wiesz, lepsze show niż inne walki, bo no, ja od pierwszej rundy w niego wpierdalam i tyle. No. I tu nie ma co, wiesz, kalkulować i robić jakichś planów, no. Oba jesteście debiutantami. Jakie argumenty będą przemawiały właśnie za tobą? Wiesz co? Co za mną będzie przemawiać? No na pewno serducho, no tyle, no ja nic innego nie mam. Ja trenuję dla siebie, nie trenuję dla niczego innego, po prostu lubię sport, lubię jakieś wyzwania i tyle. Chcę się sprawdzić, ale czy, wiesz, ja mogę nawet przegrać, to jest nieważne, wie. Ja chcę pokazać i tyle, no. Ta zła krew troszeczkę taka była przed tym starciem między tobą a twoim przeciwnikiem. Wszystko sobie wyjaśnicie w oktagonie jutro? Tak, dokładnie. Tą sprawę, wiesz, gdzieś tam będziemy wyjaśniali w ringu, nie w mediach, nie na głos, bo to nie o to chodzi. Wiadomo, że gdzieś tutaj wszyscy chcą, żeby podkręcać i była jakaś, wiesz, nienawiść. Ja to, wiesz, ja tam nie będę udawał. No tyle, ja chcę się w klatce tam sprawdzić i tyle, a nie tam. Pierwsza walka przed tobą. Zamierzasz jeszcze dalej kontynuować swoją przygodę ze sportami walki? Czy to jest taki pojedynczy, powiedziałbym, wybryk? Wiesz co, ja mam kontrakt na dwie walki i jeśli się tutaj fajnie pokaże, tak jak mówię, nawet jeśli przegram, ale jest pokazane tam serducho, jest napierdalanka, to wiesz, jak najbardziej. Jak będzie następna propozycja, to biorę i tyle. Bartosz Lubi Brzeziński, dziękujemy pięknie, powodzenia. Arab, zapytam ciebie w takim razie, jakie emocje towarzyszą zawodnikowi w przeddzień jego debiutu? Wydaje mi się, że i na zawodnika, i na debiutanta mam bardzo dużo luzu w sobie, i więc jestem mega zadowolony z tego. Rozumiem. Mówiłeś też, że to twoja przewaga jest w parterze, twojego przeciwnika w stójce. Jak przewidujesz, potoczy się pierwsza runda? Ja nie powiedziałem, że przeciwnik ma przewagę w stójce. Powiedziałem, że bazę mam parterową, ale i w stójce mogę go ubić. Rozumiem. Arab, w takim razie jak potoczy się twoja kariera dalej, jeśli chodzi o walki, jeżeli wygrasz jutrzejszą walkę? Wiesz co, nie wybiegałem dalej, jeśli chodzi o walki. Skupiłem się na tej walce, na wydaniu płyty i żyję w tej chwili tym, co muszę zrealizować. Ja mogę się bić dalej, bardzo chętnie to będę robił, bo te przygotowania były mega fajnym doświadczeniem i mogę robić to dalej. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.